Nieubłaganie zbliża się końcowy termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Tylko do 15 stycznia mieszkańcy mogą składać swoje propozycje na spożytkowanie 2 milionów, które zabezpieczyli na budżet partycypacyjny radni. Należy podkreślić, że to właśnie radni zabezpieczyli środki na budżet obywatelski w uchwale budżetowej na 2014 rok. Burmistrz, projektując ten dokument, nie wziął w ogóle pod uwagę uchwały przegłosowanej miesiąc wcześniej, a dotyczącej właśnie budżetu obywatelskiego. Nie wziął również pod uwagę faktu, że już odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tego tematu. Po prostu nie zabezpieczył środków potrzebnych do realizowania inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców. Z przykrością muszę stwierdzić, że nadal odnoszę wrażenie, że burmistrz miasta jest przeciwny uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2014. Świadczy o tym chociażby skarga złożona przez burmistrza na tą uchwałę do wojewody lubelskiego, a również fakt, że burmistrz w swojej propozycji do budżetu miasta Kraśnik na rok 2014 nie zabezpieczył środków na budżet obywatelski. Na szczęście zrobili to radni Rady Miasta. Środki w budżecie miasta Kraśnik na budżet obywatelski znalazły się i jestem bardzo zadowolony, że nie odbyło się to kosztem żadnej z planowanych inwestycji. Burmistrz jako przedstawiciel władzy wykonawczej powinien realizować ustalenia Rady Miasta. Mam nadzieję, że burmistrz miasta jako odpowiedzialny gospodarz, wykonując uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego dla Kraśnika na rok 2014, umożliwi mieszkańcom skorzystanie z wszelkich uprawnień wynikających z tejże uchwały. A jak jest w rzeczywistości? Z naszą kamerą udaliśmy się do biura obsługi klienta Urzędu Miasta, które znajduje się w Centrum Kultury i Promocji. I co się okazało? Otóż wniosek można tutaj śmiało składać, ale formularza tutaj nie zdobędziemy. Przepraszam, ja tylko mam jedno pytanie. Czy można u Pani dostać wnioski do budżetu obywatelskiego? Do czego? Do budżetu obywatelskiego wnioski. Nie, z... Jeśli chodzi o te wnioski, powiem Pani, że ja po urlopie zaraz wykonam telefon i odpowiem Pani na to pytanie. Dobrze. Jeśli Pani chce ułożyć wniosek, to proszę napisać go odręcznie. Odręcznie, tak? Nie ma druku. No, nie ma, nie. Druki są, ale w starostwie. Aha. A my jesteśmy Urząd Miasta, także rozumiem. Tam są formularze. No bo to... No, taką informację dostałam od teraz. Pomimo pewnych trudności ze strony Urzędu Miasta, mieszkańcy Kraśnika już składają swoje propozycje do budżetu obywatelskiego. Składałem wniosek do budżetu partycypacyjnego, inaczej zwanego obywatelskim. Dotyczył modernizacji dojazdu do garaży oraz do altanki śmietnikowej. Tutaj jak widać przy tym placu, ten plac woła o pomstę do nieba. Złożyłem ten wniosek w biurze podawczym Urzędu Miasta w Centrum Kultury i Promocji. Jak Pan uważa idea budżetów obywatelskich, budżetu obywatelskiego w Kraśniku? To słuszna idea? Coś pomoże? Coś się zmieni? Miejmy nadzieję, że tak. Tutaj mamy możliwość jako mieszkańcy, lokalni, patrioci do zrobienia czegoś dla naszego miasta, dla zrobienia, uczynienia jakiejś sprawy, która leży nam po prostu od zawsze na sercu, a której nie mogliśmy wcześniej zrealizować z różnych przyczyn, czy też finansowych poprzez Radę Miasta, czy też wiadomo wnioski do burmistrza. Przypomnijmy, wnioski, skoro w Urzędzie Miasta nie możemy ich dostać, możemy pobrać ze strony Stowarzyszenia Rozwój i Bezpieczeństwo. I pamiętajmy, tylko do 15 stycznia możemy je złożyć w Urzędzie Miasta przy ulicy Lubelskiej bądź w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Kultury i Promocji. Zachęcam wszystkich kraśniczan do tego, aby składali wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2014. Dzięki temu budżetowi możemy rozwiązać szereg problemów, które do tej pory były nierozwiązane. Zapytajmy znajomych, zapytajmy sąsiadów, zapytajmy rodzinę, z jakimi wnioskami do budżetu moglibyśmy wystąpić i złóżmy te wnioski do 15 stycznia.